Dzień dobry kochani, po przerwie wymuszonej przez los, powracam z rozkładem na cztery klucze, taroskop dla Was na tydzień, na bieżący tydzień. Pamiętajcie, że 1 lutego mamy wikańskie święto Imbolg, ale ogólnie jest to czas taki, kiedy warto odpalić jakąś świecę i zasiać dobre ziarno planów pod rodzącą się powolutku wiosnę, która potem wielkanocą... Rozbrzmieje nas nam pięknym dźwiękiem, i pomnoży to, co będzie zasiane właśnie 1 lutego. Także zachęcam Was do takiego małego magiczenia w swoim magicznym domku u każdego. A my dzisiaj jedziemy jak zwykle cztery klucze. Wybieracie po ulubionej okładce tarota, gnomy, słowiańskie koło życia, zaczarowany las, kruki albo po kolorze krót, klucza różowy, biały, zielony bądź złoty. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma, a my jedziemy. Jeden, dwa, trzy, cztery. I rozkład numer jeden dla tych, którzy wybrali różowy klucz i uroczy tarot gnomów. Patrzymy, co przyniesie Wam ten tydzień. Siódemka pucharów powiedziałabym, energia, która będzie aurą tego tygodnia dla Was, to skłonność do powstawania super pomysłów, inspiracji i nadziei w waszej, w waszej głowie. Tak, nadziei, bo siódemka pucharów zawsze daje też nadzieję na spełnienie tych planów, różnorodność planów. Może być to też w towarzystwie, może być w samotności takie dobrego rodzaju strategiczne knucie. Pamiętajcie tylko, by te najlepsze plany zapisywać i potem w następnych tygodniach nie łapać siedmiu srok za ogon, tylko skupić się na tych, które wydają Wam się najważniejsze. Powstanie coś takiego, co można nazwać uduchowieniem, natchnieniem w tym tygodniu. Patrzymy, jak ma się do tego portfel i finanse. Wasz portfel i finanse. Hmm, ja wiem, dlaczego tu będzie tak można poinspiracyjnie yy, podejść. Posłuchajcie, dziesiątka pucharów na portfelu i na, finansu, to jest, na finansach to jest jakieś bardzo fajne zdarzenie, przybytek rozkoszy w tym waszym fotelu yy, portfelu. O fotelu mi się powiedziało, nie wiem czemu. Portfelu i na koncie finansowym. Dziesiątka pucharów zawsze wnosi. No, coś co nazywamy ucztą nie tylko dla ducha, ale i dla ciała, jeśli chodzi o portfel. Czyli tu jest jakiś przybytek, jakieś miłe wydarzenie. Być może będą jakieś zwroty, ktoś Wam coś podaruje. Wreszcie być może będą widoki na naprawdę fajne pieniądze. No, i plany snuć można. Hmm. Jeśli chodzi o pracę, posłuchajcie, może być jakaś miła propozycja zawodowa. Może być jak, jakiś ktoś, kto przyjdzie do Was z jakąś inspirującą propozycją może być też ktoś taki, kto, jeśli prowadzicie własną firmę, zaproponuje wam coś ciekawego. Ogólnie tydzień wzywa was do dyplomatycznej, uroczo, czarującej postawy w ogóle dla wszystkich w tym tygodniu, gdziekolwiek nie pracujecie, a wyjdzie wam to na dobre. Tu jest szarm, wdzięk, wskazany i dyplomacja. Ok, teraz patrzmy uczucia dla tych, którzy są solistami, dla singli, a buław! I siódemkach, tutaj są plany, tu jest natchnienie, a tu jest karta no co tu dużo mówić potencji, kreacji. Poczujecie napływ sił witalnych, poczujecie, że chcecie zmienić coś w tym swoim otoczeniu, będziecie snuć plany, będziecie, być może nawet poznacie tutaj kogoś takiego, kto rozpali Was do czerwoności, by nie zrażć do białości w tym tygodniu, bo Azboław to jednak początek nowej drogi, ale tam idzie za, tą energi za, za nim energia ognia, więc tutaj jakieś inspirujące wydarzenie, które natchnie Was do tego, żeby... Zaszaleć w tym tygodniu, jakieś czeka was. A dla tych, co w parach. Tu jest, proszę Państwa, Rycerz Monet, i on się nam patrzy na pracę. Mimo, że w parach energia powinna być dla par, powiedziałabym, że praca będzie w tym tygodniu nieco ważniejsza niż bieżące klimaty takie rodzinne, ale może to wynikać z wielu rzeczy. Możecie dopinać projekty, możecie pracować nad jakąś bardzo ważną sprawą, wy lub wasz partner, i rzeczywiście praca będzie tym, co jest jak gdyby priorytetowe, ale Rycerz Monet mówi też o tym, że wasza relacja ma podwaliny już nie od stabilne, więc jak gdyby taki tydzień, w którym być może nie powiem, że wieje nudą, ale jesteście przypracowani, natomiast, natomiast jest stabilnie i jest bezpiecznie. Mogą też powstawać tutaj dla niektórych z Was dziesiątka pucharów, przybytek w portfelu super, a tu rycerz monet możecie kombinować, niektórzy z Was przy dobrych wiatrach mogą kombinować jak tutaj wziąć kredyt na dom albo na mieszkanie, na przykład może tak być, albo jakieś takie rzeczy, które do domu grubsze byście chcieli kupować, bo tu jest super, a tu jest rycerz monet, a rycerz monet tu lubi wnosić coś w nieruchomość. Ok, a teraz świątynia trzała, czyli zdrowie, dziewiątka pucharów. A tu siódemka pucharów. Ja bym powiedziała, że w tym tygodniu możecie planować jakieś super kuracje, coś, co będziecie. Jakieś natchnienie do tego, żeby zrobić sobie, zafundować sobie jakąś metamorfozę. Panowie wreszcie może będą chcieli tam poćwiczyć coś więcej albo coś mniej. Tutaj się pokazuje, że coś przyjemnego dla ciała będziecie chcieli zrobić, ale w taki sposób, żebyście się czuli z nim super. Czyli nie mówię tutaj o, jakimś, o jakichś wewnętrznych kompleksach, ale o dobrej strategii na to, żeby przeżyć, przebyć jakąś. Pozytywną metamorfozę. I tydzień, który dobrze Was natchnie w tym kierunku. No i co, kochani? I teraz anioły. O, aż się wysmykną. Jak się wysmykną, no to dobrze. <grytanie> Bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i do innych. Prosi Was błękitny anioł. Więc cóż. Pomalujcie swój świat na żółto i na niebiesko, i bądźcie przyjaźnie nastawieni do siebie i do innych. Widzimy się w następny poniedziałek na czterech kluczach. Ja życzę Wam wszystkiego co piękne. Pa, pa. Dla tych z Was, którzy wybrali biały klucz i przepiękny tarot złotego koła życia, patrzymy, co aura tygodnia, aura tygodnia wniesie we wszystkie Wasze sfery życia. Dziewiątka monet. Powiedziałabym, że tydzień, który otula Was delikatną mgiełką jakiegoś takiego dobrego samopoczucia, więc na pewno są wejdą jakieś, jeśli ich jeszcze nie ma, dobre widoki, perspektywy na przyszłość. Tydzień, tydzień pogodny duchem, tydzień, który będzie sprzyjał, żeby nawet jeśli gdzieś tam w pracy nerwowo, to żebyście poczuli, zamykając drzwi do domu, że tak naprawdę jest bezpiecznie. A tydzień, Taki, który dla tych z Was, którzy planowali w zeszłym roku jakieś takie własne przedsięwzięcia, może przynieść inspirację, nadzieję na to, żeby wreszcie na przykład zacząć biznes na własny, na własny rachunek. Tak? Tutaj mogą być takie zwroty akcji. Ogólnie też tydzień taki, który sprzyja kosmetyce, pięknu, dziew pięknu dziewczyny mogą chodzić do spa, pobudki wczesne mogą mieć. Bardzo przyjemny, przyjazny tydzień, wnoszący taką miłą, ziemską energię, Sybaryty życiowego. A teraz jeśli chodzi o Wasz portfel, rycerz monet. Jak rycerz monet wjeżdża do portfela, to znaczy mówi, że raczej nie dzieje się nic, ale w tym sensie, że jak był ciężki, to będzie ciężki. Jak był mniej ciężki, to raczej wiele w tym tygodniu do niego nie napłynie, bo rycerz Monet jest najwolniejszym z rycerzy, a więc najpowolniejszy ten równosi. Raczej mówi tak jak na filmie Rejs, tu nie dzieje się nic w tym portfelu, nuda. Ale tutaj nie jest zła. Jak macie portfel wypchany, to się nim rozkoszujcie. Jak nieco mniej, to wizualizujcie tam, już wiecie, że w przyszłym tygodniu będą piękne dochody. On nie pogarsza niczego w tym portfelu, mówi po prostu jest jak jest. Okej, okay, kochani. Teraz popatrzmy co w pracy. O, a w pracy Królowa Mieczy nam się rozsiadła. Wskazany rozsądek, wyłączenie emocji, chłodna głowa i taka zimna dyplomacja na królową śniegu. Może być też tak, że osoba w typie Królowi Królowej Mieczy będzie Was badawczo, jak to się mówi, testowała czy sprawdzała w tej pracy. Nie mówimy nie. Królowa Mieczy lubi pewnego rodz rodzaju kontrolę, nadzór, suche, surowe rozmowy. Więc tu w tym tygodniu obustronna akcja od Królowej Mieczy jest taka, że. Po prostu i wy się musicie wykazać dyplomacją, chłodnym rozumem, spokojem, wyłączeniem emocji i profesjonalizmem, i to będzie na plus. A gdybyście mieli zderzenie z szefową albo z kimś kontrolującym was w rodzaju królowej mieczy, warto nie tracić zimnej krwi, a wtedy wszystko będzie dobrze. Z królową mieczy można się dogadać na poziomie logiki, nie emocji. Ok, teraz patrzmy, jak to jest um, u solistów. Uczucia u solistów, czyli u jak ja to mówię, jedynaków, czyli u singli. Posłuchajcie, ja mam poczucie, że jakieś takie skłócenie z samym sobą tu może być. Jakiś okres dał Wam na tyle w kość, że może być takie wewnętrzna burza emocji. Coś bym chciał, chciała zmienić. Jeszcze się we mnie różnego rodzaju Wewnętrzne myśli kotują, jakby i biją ze sobą, ale idzie potrzeba zmian. Tu jest poczucie wewnętrznego rozedrgania, rozbicia, a nawet skłócenia z samym sobą, ale ono zawsze wnosi pozytywne zmiany. Tylko ten tydzień może być nieco, no delikatnie mówiąc, handryczny dla Was. A jeśli chodzi o inne osoby, warto byście nie napiętrzali konfliktów w tym tygodniu, kochani. Warto nie piętrzyć konfliktów, bo one donikąd nie prowadzą. Może być także dwie strony, czyli i Wy lekko pod handrą, i druga strona lekko pod handrą, i to co wydaje się niewinnym początkiem różnicy zdań, może ko kończyć się kłótnią, wiecie, taką, która y, y, zaczynamy wojnę i nie wiadomo dlaczego i o co potem chodzi. Tutaj delikatnie w tym tygodniu i z wyrozumiałością dla siebie i dla innych. A jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w parach, tu nam jechał arcykapłan, u góry mamy dziewiątkę monet, posłuchajcie, mogą być poważne rozmowy o przyszłości, ale takiej majątkowej, finansowej Waszego związku, czyli kwowadis dokąd idziesz w związku nasz i tu możecie robić jakieś plany dalekosiężne, w co inwestować, czy robić, nie wiem, no upiększenie. Dziewiątka monet lubi wnosić upiększenie, więc może, może jakieś tutaj takie dodatki, które po, potrzebuje wasze, Wasz związek, a które mają służyć ku pięknu, nie wiem, nieruchomości, czy też może i Was, ale mogą być też, nie wiem, chcę pierścionek z brylantem, zawsze chciałam. Tutaj arcykapłan lubi pomoralizować w takich sytuacjach, ale tu są jednak poważne rozmowy, takie na zasadzie po, aurą tygodnia. Mamy na, mamy na myśli wszystko to, co konkretnie by się przydało w naszym związku. Porozmawiajmy poważnie. Może o przyszłości dzieci, może o ich studiach. Tu poważnie jest. Nie znaczy, że źle, ale tutaj tak wiecie, plan, planistycznie. Ok, a jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, wjechała nam karta sprawiedliwości, a sprawiedliwość to waga znak wagi, ona zwykle lubi też trzymać wagę, wagę w ręce, więc ja powiem tak, jeśli ktoś od dawna bardzo się bił z tym, żeby waga zaczęła spadać, czy też niektórzy chcą przybierać, jak jakby jeśli mają problemy, na przykład są zachudzi, tak, to tu ten tydzień mówi... To się może udać, waga może ruszyć w te czy we w te, więc można planować diety, no czy też takie, które mam, mają Wam przysporzyć brakujących kilogramów, czy które mają ich ująć, ale też y, ten tydzień mówi tak, bo waga to y, sprawiedliwość, tak? On, więc ciało Wasze mówi tak. Jak ty do mnie, tak ja do ciebie. Czyli ten tydzień będzie Wam pokazywał, jeśli ewentualnie coś zaboli albo jesteście senni, to ciało Wam mówi, słuchaj, uważaj, bo mnie nie szanujesz. A jak jest wszystko cacy, to znaczy, że pełna równowaga, symbioza i ciało Was, do Was nie ma żadnych zarzutów. Ok, popatrzmy teraz na aniołów. Tutaj coś dla Was wyciągnę. Rozkoszuj się życiem, no mówię, na sybarytę, moi drodzy. Tak, winne grona po prostu można jeść, ananasy i frykasy, albo jaki sposób waszego rozkoszowania się życiem jest, taki kultywujcie w tym tygodniu, bo anioły dają wam na to super anielską permisję, czyli pozwolenie. To co, kochani, pięknego tygodnia i widzimy się w następny poniedziałek. Papa, i teraz zielony klucz, pozycja numer 3, i ci z Was, którzy wybrali zaczarowany las, patrzymy, co ten tydzień ma dla Was w zanadrzu. Aura tygodnia. Karta księżyc, no powiedziałabym, że może być trochę melancholino-sentymentalny, mogą Was zwodzić takie... Wczesno, przedwiosenne handry na jakieś tam pokuszenia, ale wiecie co? W melancholii, we smutku i w zadumie czasami człowiek znajduje inspirację. Taki sentymentalizm może być, może być też pewnego rodzaju ja zawsze mówię no, artyści natchnienie, murowane w tej karcie księżyca, prawda? Bo to jakby wymaga tego zagłębiania się w różne emocje. Więc jeśli jesteście artystami, super, ale, jesteście, ale jeśli jesteście po prostu artystami swego życia, trzeba ten okres przytulić i ukochać, jako Taką melancholijną zadumę. I nawet jeśli gdzieś tam się śmiejemy, to nawet jak ten księżyc do nas od czasu do czasu przemawia jakąś ładną melancholią, chociażby w piosence w tym tygodniu, to warto się zadumać i posłuchać, bo zawsze w dużym arkanie jest jednak pewnego rodzaju inspiracja. Podświadomość będzie do Was mówiła przez znaki, symbole. I nocą. Okej, okay, kochani, patrzmy, co na pieniądzach. A na pieniądzach jakieś lęki, jakieś obawy, ale słuchajcie, jest to dziewiątka mieczy, a dziewiątka mieczy zawsze mówi nam o tym, że tak naprawdę te obawy nie mają. Tak dużej szansy się ziścić, jak nam się wydaje, i w większości to nam się wydaje. Czyli są to obawy, które, którymi się lubimy nakręcać. Więc co tutaj zrobić? Więc przekierować swoją uwagę, jeśli by było o stan portfela, kultywować, jak gdyby. Pracę w tym tygodniu, kultywować jakieś wizje tego, jak, jak macie sobie w przyszłości układać życie, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, warto, bo w ten sposób będziecie gonili lęki. No i wizualizować kasiorę. 1 lutego mamy Imbolg i tam można odpalić świecę i poprosić a piękno tego święta i dobrą boginię. Jak mówią wikanie, która budzi się do życia, żeby, czyli ziemię, naszą matkę, również w tym, żeby pobłogosławiła Wam obfitością. To jest dobry czas na to, żeby te lęki pokonać, gdyby były. Tu się o coś obawiacie. A jeśli chodzi o y, pracę, to jest koło fortuny, i tu mogą być niesamowite sploty okoliczności. Tu trzeba. Chwytać w lot y, 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 okazję, gdyby była, to jest tak zwany roller kaster zawodowy, tu może czasami Was miotać różne sprzeczności, może się dużo dziać, może, mogą być zawirowania, ale ogólnie koło fortuny w dobrej pozycji powinno nakręcać dobrą koniunkturę, więc trzymam kasę. O, trzymam kasę, to puszczam ją, co ja powiedziałam? Trzymam kciuki, chciałam kochani powiedzieć, ja trzymam kasę, powiedziałam, to puszczam ją tam dla Was, Waszą kasę, puszczam z tego koła fortuny, co ma dotrzeć do każdego, niech trafia. Tak to powiem. Ok, a jeśli chodzi o solistów, o jedynaków, o singli, uczucia, tu księżyc, a tutaj trzech d'Artagnanów, trzy się karta trójki pucharów, gdzie indziej, jest to karta jednak dobrej kompanii i dobrej zabawy. Przy tym księżycu i przy pucharach, powiedziałabym, że tu mogą być nawet popijawy w większym gronie. Czemu nie? Takie jakieś wiecie, bo puchary to jednak lubią czasami tam napełnić ten kielich czymś i niekoniecznie zawsze wodą, ale tu mogą być takie jak gdyby wiecie, biesiadowania, jeśli nie przy wspólnym stole, to przy wspólnym skypie i dobra jak gdyby Zabawa, tu jakieś, jakieś grono towarzyskie powinno nie dać Wam spokoju w tym tygodniu, także nudy być nie powinno. A dla tych co w parach, no i typ nam tutaj wszedł, czyli piątka mieczy, gdzie indziej, słuchajcie, albo będzie ktoś próbował, jak to się mówi, namieszać w, w Waszej parze, i wtedy wskazana jest spokój jak gdyby, nie bójcie się, jak gdyby zachować spokoju i po prostu nie wchodźcie w jakieś kłótnie, czy też w jakieś, jakieś takie gry na zasadzie, że ktoś do Was nagaduje na partnera i odwrotnie i Wy nakręcacie się tym, to jest niewskazane, ale w Waszym partnerstwie też to nie jest tydzień na to, żeby się o coś spierać, czy coś sobie udowadniać, bo tutaj Mogą puszczać nerwy, i ta energia tego olbrzyma, który mówi, że ja nie ustąpię, to może panować w dwóch siłach, czyli w tobie i w twoim partnerze albo partnerce, i to nie jest tydzień na rozwiązywanie spraw, które gdzieś tam potrzebują rozwiązania. Tu trzeba raczej na milutko i raczej właśnie dbać o to, żeby nikt inny waszego szczęścia, waszego związku nie. Nie zabruździł jakimiś swoimi intrygami. A jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, tutaj nam przed kłamca, czyli diabeł, a tu księżyc, posłuchajcie, mogą, i przyglądajcie się z wszystkiego rodzaju swoim nałogom. Jak, ja tu nie moralizuję, ja po prostu czytam karty. Czy to jest kawa, jeśli pijecie hektolitry, czy to jest alkohol, jeśli pijecie hektolitry, czy to są papierosy, jeśli palicie 10 paczek, czy to jest wreszcie na przykład ciągłe siedzenie przed komputerem od rana do wieczora na Facebooku, bo to też nauk, to ja nie moralizuję, tylko karty wam każą na to zwrócić uwagę w tym tygodniu. Tak to powiem, tak? Tutaj może być coś takiego iluzja i wprowadzanie się w jakiś taki nierealny świat, i na to warto zwrócić uwagę. A teraz popatrzmy, jakby co anioły, co anioły, co anioły. Co a dwa, no dobrze, jak chciały. Bądź dobrej myśli. No, też na zielono wyszedł taki piękny anioł. Bądź dobrej myśli, mówi jeden anioł, a drugi mówi: pozwól siebie obdarować. No i co? No to niech tak będzie. Życzę wam pięknego tygodnia i widzimy się w następny poniedziałek. Papa, I teraz, i teraz ci z Was, którzy wybrali tarot kruków i przepiękny złoty brokatowy klucz. Jedziemy, aura tygodnia. Patrzmy, co ten tydzień ma dla Was w zanadrzu. Czwórka Pucharów. W sumie wszystko jest, a czegoś by się chciało. Czwórka Pucharów to jest taka dobrze pojęta handra, ale tak naprawdę nie ma powodów do narzekań, tylko czujemy pewnego rodzaju wypalenie, wygaszenie. No, być może przerost obowiązków, a być może wypalenie pracą. Tu trzeba wpuścić w żyły trochę rock'n'roll'a albo po prostu może też być tak, że gdzieś tam jeszcze Wasze ciało dochodzi po jakichś, um, jakichś takich na przykład jakichś zdarzeniach ze zdrowiem do um, wiecie, do normy i tutaj może być takie pewnego rodzaju jakby jeszcze wygaszenie, jeśli mówimy o ten ogień, który tętni w żyłach, ale jest to okres dobry, do czego, a w czwórce pucharów świetnie się medytuje albo duma nad tym, co by tu jeszcze zrobić w życiu. Takie generalne porządki, tydzień skłonny Was natknąć do Przemyśleń i one mogą być głębokie po tej karcie. Ona nie ma tylko złego znaczenia. Tu się dobrze czasami dokonuje przemyśleń i tak warto zrobić. Ok, posłuchajcie. Teraz tak, jeśli patrzymy na portfel, szósteczka pucharów to kurczę, jakoś tak miło, ciepło i bezpiecznie. Wiecie co, tu mogą przyjść pieniądze od najbliższych, może Wam ktoś wręcz nawet pożyczyć lub dać, jeśli, jeśli bardzo tego chcecie, bo szóstka pucharów wnosi nam jakby pomoc tego najbliższego otoczenia, tego takiego naszego naj, 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 Czasem wystarczy tylko poprosić, a jeśli nie musicie, nie odczuwacie takiej potrzeby, to szóstka pucharów mówi, że w tym Waszym portfelu po prostu wszystko kwitnie i jest jak gdyby nazbierane na tak zwaną różową godzinę, by nie, nie rzec na, na czarną i wszystko powinno być tacy. Tu nawet możecie dostać jakiś kredyt, czy też składać wnioski, które będą pod, jakby pozytywnie rozpatrzone, bo sutka pucharów lubi wnosić taką miłą, cieplarnianą aurę. A teraz tak, jeśli chodzi o pracę, a tu Królowa Buław i ona się patrzy w przyszłość, ta nasza kruczyca, więc tu trzeba inspiro, inspiracja, wasze drugie imię w tym tygodniu. Pełna kreatywność, Królowa Buław lubi szal, dawać szalone pomysły, jej energia, a to jest dzisiaj w waszej pracy jak gdyby zagościła królowa buław i ona was będzie obdarzać niesamowitą kreatywnością, świetnymi pomysłami nosem do tego jak się robi interesy albo jak się zwiększa obroty własne czy dochody. I tutaj warto ten tydzień po prostu wykorzystać jak gdyby na to, tu będziecie przemy przemyśliwać, jakby nie kiepski, ale konkretnie dobre plany, jak z jakiejś kiepskiej sytuacji wyjść, a Królowa Buław da Wam tego poweru zawodowego i tu mogą się rodzić naprawdę fajne plany i trzeba jak gdyby tą energię wykorzystać do tego, żeby no co tu dużo mówić, jeżeli jest jakiś genialny plan, żeby nie skreślać go od razu na zasadzie, że to się nie uda, tylko chociażby spróbować, bo tej Królowej Buław powinno się Wam udać i powinny się rodzić fajne idee. A wreszcie, jeśli pracujecie w pracy, w której wszystko, jak to się mówi, gra i buczy i nie odczuwacie potrzeby zmian, to wskazano jak największa taka, wiecie, żywiołowość i załatwianie wielu spraw, bo królowa buław lubi popychać sprawy do przodu, czyli to, co do tej pory było jakieś niezałatwione albo długo się nie układało, to po energii królowej buław można załatwić w trymiga. I teraz tak, jeśli patrzymy na uczucia dla jedynaków, dla singli, świat i czwórka pucharów, a tu mi pachnie, że będę grzebał, grzebała w internecie, bo to jest takie zamknięcie się gdzieś. We własnym świecie po czwórce pucharów, i może tak być, że będziecie odgrzebywać jakieś takie znajomości stare, że będziecie jak gdyby stukać do tych ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś w waszej przeszłości, no nie wiem, nie mówię, że nasza klasa, ale wiecie, tutaj jest tak, jakby melancholijny internet i szukanie starych, starych przyjaciół, więc może was ten tydzień natknąć do czegoś takiego jak takie retrospekcje w przeszłości. I zaglądnięcie w przeszłość tam do niektórych osób, napisanie, co tam u nich słychać, albo przynajmniej prześledzenie profilu. Tak bym powiedziała. Taki tydzień, który sprzyja, no właśnie, zaglądnięciu w przeszłość, cokolwiek to znaczy. Mogą się też pojawiać osoby z przeszłości do Was przez internet. Też mogą same stukać. Czemu nie? Jeśli chodzi o e, uczucia dla tych, co w parach, a arcykapłanka, czwórka pucharów. Jeżeli macie tutaj handrę czy mówić, czy nie mówić coś partnerowi, to arcykapłanka doradza, czy też partnerce, arcykapłanka doradza trzymanie buzi na kłódkę. <grym> tak to się mówi. No i cóż, jeśli. Y, mogą być różne, jak to się mówi, jakby wiecie. Tu nie chodzi o to, że, że ukradliście partner, partnerowi milion dolarów, tak? Ale mogą być różne obiekcje. Arcykapłanka do ta, do, doradza trzymanie tajemnicy. Ale w tym tygodniu też w ogóle doradza ta arcykapłanka, żeby nie ruszać spraw, które są takie, no, które leżą wam długo na wątrobie, tak to powiem. Dogłębnie przemyśleć, skupić się bardziej na pracy. A na następny tydzień będzie służył jakby bardziej inspiracyjnym, zapewne, rozwiązaniom czy też rozmowom. W tym tygodniu bardziej taka mądrość wewnętrzna, czyli niekoniecznie wszczynanie jak to się mówi, burzliwych rozmów, czy też wyjawianie wszystkich tajemnic waszego życia jest wskazane, jeśli mówimy o partnerstwie. Teraz, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, tu jest as jeśli ktoś się szykował na jakiś zabieg z igiełkami albo akupunkturę, to najwłaściwszy moment, ale ogólnie as mówi, że mogą, posłuchajcie, no trzeba uważać na wszystko, co ostre, rozumiecie, tam nie ukujemy się igiełką w paluszek, prawda, jak się gdzieś szyje, czy coś takiego, to uwaga jak gdyby, bo tu bo tutaj jest pewnego rodzaju ostrość w tej karcie jak gdyby wskazana, więc należy po prostu uważać na ostre przedmioty. Rozumiecie? W tym tygodniu. Jak kroicie kanapeczki nożem, to też nie zaspani. Ja sobie raz tak kawałek, na całe szczęście paznokcia, a nie palca, wiecie, ciap przycięłam i to jest właśnie ta energia, która, którą wnosi czyli Po prostu uważaj, jak trzymasz ostry przedmiot w ręce i tylko i aż tyle. I co? I teraz anioły... Miej czas na marzenia, proszą Was anioły, więc pomarzyć warto w tym tygodniu, warto i niech Wam się te najpiękniejsze spełniają. Posłuchajcie, życzę najpiękniejszego tygodnia i do następnego poniedziałeczku. Pa, pa.